Hej, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Kosmo i witam Was w kolejnym odcinku Kosmo News. Ostatni weekend spędziłem poza domem, a wy zasypaliście mnie milionami wiadomości na Instagramie. Nawet kurde dostałem kilka maili od Was. Czy wiem coś o najnowszym rozszerzeniu do The Sims 4 i czy nagram o tym film? No cóż, pamiętajcie, że ja tak naprawdę zawsze obserwuję to, co się dzieje i zawsze myślę o materiałach dla Was. Tym razem materiałów pojawia się, no można powiedzieć, z lekkim opóźnieniem, ale najważniejsze jest to, że jest i ważne bardzo jest nawet to, że jest, ponieważ, kochani, Dzieje się. Nie można, e, nie można oszukiwać. Dzieje się. I zaraz Wam o tym wszystkim powiem. Za to, że uważacie mnie za wiarygodne źródło informacji i prosicie o nagranie kolejnych Kosmonius, bardzo dziękuję. To bardzo miłe z Waszej strony. 18 października w internecie na amerykańskiej wersji Microsoft Store na Xboxie. Taka aplikacja, wiecie o co chodzi, jak macie Xboxa na pewno. Pojawiła się oferta dodatku The Sims 4 odkrywaj Studia. Dodatkowo na stronie pojawił się opis tego dodatku. No my najpierw przyjrzymy się zdjęciu, które wygląda właśnie tak, teraz pojawiałam się ono na ekranach. Jak widzicie, mamy Simkę, która trzyma jakiś notes, coś w tym stylu, w fajnym takim warkoczu jest bardzo uśmiechnięta, szczęśliwa. Po lewej mamy panią w ślicznym o włosach w ogóle. Wygląda jak plombelanie żeby coś powiedzieć. Jej to e, ma jakąś taką. Ma jakieś dresy, ma jakąś taką, taką. Bomberkę, tak to się nazywa, nie wiem, bo jest o? Coś w tym stylu. Z jakimiś napisami, i po prawej jest pan z takimi też crazy, właśnie meduzowatymi włosami, z jakimś krabem na koszulce, z jakimś kolejnym zeszytem. Więc zapowiada się to bardzo, bardzo interesujące, kochani. Widzimy już kilkanaście nowych, a dokładnie trzy. Kilkanaście tak naprawdę nowych rzeczy, bo ta, ta pani jest ubrana tutaj na w pierwszym planie, właśnie w też taki taki kombinezon jeansowy, pod tym jakaś koszulka bluza, coś w tym stylu, w taki właśnie bardzo uniwersytecki kolor, uniwersytecki styl. Także mi się to bardzo podoba i jestem ogólnie bardzo, bardzo podekscytowany tego, co tutaj nadchodzi. Także jeżeli chodzi o to zdjęcie, to tak naprawdę będzie tyle. Ale kochani, słuchajcie mnie, to nie wszystko. Nie tylko pojawiło się zdjęcie, ale również pojawił się opis dodatku, który strona, najlepsza polska strona newsowa o Dessin 4 przetłumaczyła, więc zejdźmy sobie na dół i mamy tłumaczenie dodatku opisu dodatku, wykonany właśnie przez Docim. Oczywiście macie wszystko podlinkowane. Pamiętajcie, jeżeli chcecie wiedzieć jakieś informacje, to jest pierwsza strona, do której powinniście uderzać. Ja, jeżeli właśnie już szukam jakiejś informacji i czegoś się chcę dowiedzieć, to zdecydowanie na Docim, bo to jest strona, która ma już e, jednak dosyć, duży, dosyć duże doświadczenie w naszej simowej społeczności, dosyć duży respekt. No ale dobra, przeczytajmy sobie, co tutaj się wydarzyło. Mamy The z 4, Odkryj studia, tutaj inne tłumaczenie, trochę tytułu, więc może być Odkryj studia, Odkrywaj studia. Zobaczymy, jak to wygląda, a przeczytajmy sobie teraz to. Zamów teraz, aby zacząć studia i pokazać swojego szkolnego ducha w DSIM-4 odkrywaj studia, gdzie Simowie zapisują się do szkoły, odkrywają studenckie doświadczenia i cieszą się aktywnościami spoza rozkładu. Zapisz się na zajęcia i pomóż Simowi osiągnąć sukces w dziedzinie inżynierii, edukacji i prawa. Poznaj robotykę i ping ponga, płataj złośliwe figle przeciwko swoim szkolnym rywalom. Ucz się pilnie Zaśpij na zajęcia i uderzaj piątkę szkolnej maskotce, tylko upewnij się, że dbasz o swoje oceny. Rozgość się w szkole. Witaj w Bright, 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 tak, Chester, w każdym razie, ja czy może to Bright Chester, Brighty Chester, Brighty Chester, możliwe. Otwórz nowy rozdział w życiu swoich Simów i zapisz ich na studia na Historycznym Uniwersytecie Brighty Chester lub Nowoczesnym Instytucie Foxbury. Ha! Wnajmij pokój w akademiku lub mieszkaj poza kampusem. Eksploruj Brighty Chester na rowerze, spędzaj czas w studenckich wspólnotach i ucz się w bibliotece. Ciesz się studenckim życiem przebierając się podczas szkolnych wydarzeń. Noś szkolne kolory, aby pokazać dumę swojego Sima. Studiuj z klasą. Simowie zapisują się na uniwersytet, który związany jest z ich zainteresowaniami. Mogą uczyć się biologii, nauk technicznych, historii sztuki, a nawet nikczemności. Bierz udział w wykładach, pisz referaty i twórz prezentacje. Im lepiej uczy się twój sim, tym większy sukces osiągnie w karierach związanych z nauczaniem, prawem i inżynierią. UCHU! Nowe kariery! JAS! Yes. JAS? Yes. Słyszycie to? Widzę, to jest jakieś potwierdzenie. Tak mi się wydaje nowych karier. Pojawienie się na zajęciach lub wagarowanie wpłyną na oceny twojego sima. Zarządzanie czasem jest najważniejsze. Spotykaj się i eksploruj. To od CIMA zależy, w jaki sposób pozna życie na studiach. Simowie mogą studiować całą noc, aby ukończyć zadanie, lub wyluzować się i spóźniać się na zajęcia. Takie zabawy jak punk, żonglowanie piłką nożną czy spędzanie czasu ze współlokatorami. Robienie przerwy jeszcze nigdy nie dawało tyle frajdy. Dodatkowo, twoi simowie mogą dołączyć do szkolnych kół zainteresowań takich jak robotyka, debata, sztuka czy nawet tajemniczy i sekretny klub. Wraz z upływem roku szkolnego. Simowie stają się lepszą wersją siebie i odkrywają, kim tak naprawdę są. Pokaż swój kampusowy styl. Urządź przestrzeń tak, aby pokój w akademiku odzwierciedlał osobowość sima. Użyj do tego plakatów i mini lodówki, rozwijaj ich styl w wybrany przez siebie sposób. Nieważne, czy wolisz spóźnialskie spodnie dresowe, czy wyprasowane w kąt spodnie. Zawsze znajdziesz sposób na pokazanie ducha szkoły lub zaimponowanie kolegom z klasy. Jak widzicie, dowiedzieliśmy się wielu rzeczy. Mamy akademiki, mamy kampusy, mamy dwa uniwersytety. Chyba pierwszy raz do wyboru mamy więcej niż jeden uniwersytet, wcześniej jakby miasto studenckie skupiało się według jednego, w którym było wiele kierunków. Tak było w Teamsach 3, No wiadomo, w Simsach dochodziliśmy po prostu do króliczej Nory. Także już to jest coś nowego. Mamy dwa uniwersytety. Następnie mamy różne nauki: biologii, nauki techniczne, historia sztuki, nikczemność. Mamy różne kierunki takie jak nauczanie prawa, pra, prawa, nauczanie prawa, nauczanie w sensie jakieś nie wiem, no najprawdopodobniej w szkole takie nauczanie, tak mi się wydaje, prawo, inżynieria. Także wydaje mi się, że to będzie dużo doborno, bo wiecie, inżynierem różnych rzeczy można być. Jest naprawdę sporo rzeczy, jakieś koła naukowe różne, ja jestem w szoku, także mam wam zupełnie szczerze, że jestem zadowolony i mam nadzieję, że będzie to wyglądało tak dobrze, jak wygląda to teraz. Jeszcze wejdziemy sobie na Sim na główną tutaj stronę, bo widziałem jeszcze wcześniej fajny artykuł, który pokazuje właśnie, że jak widzicie, tutaj na kanale The Sims na YouTubie mamy kilkanaście Filmów prywatnych, jak widzicie, może wam tutaj to przybliżę. Mamy kilkanaście filmów prywatnych zaznaczonych, no i tutaj docim strona spekuluje, że najprawdopodobniej są to jakieś filmy związane właśnie ze studenckim życiem, tudzież odkrywaniem studiów, tudzież innymi różnymi rzeczami. Ja również spekuluję, że to może coś takiego być, z tego powodu, że no jeżeli premiera dodatku miała odbyć, miałaby się odbyć 15 listopada, to jakoś na dniach zaczęliby raczej. Chyba twórcy gry jakoś to zapowiadać i tak dalej, tak mi się wydaje, bo wiecie. Ja wierzę w takie stare zasady marketingu. Te zdjęcia, które mamy teraz, one naprawdę nie pojawiają się przypadkowo i naprawdę przypadkowo one jakimś cudem nie wychodzą. Według mnie to wszystko jest oczywiście zaplanowane, także czym więcej takich rzeczy się pojawia, tym zbliżamy się bardziej do trailera i tak naprawdę nie wiemy, kiedy on się pojawi. Może to być na dniach, może to być nawet dzisiaj, dlatego dzisiaj wrzucam ten film, nie wiem, pewnie 15-16 z tego powodu, że boję się, że wcześniej przed tym wyjdzie trailer, więc wiecie, o co chodzi. Rozumiem? Dlatego, żeby po prostu tego jakoś um, nie przeskoczyć, żebyście wiedzieli wcześniej. Nie wiem jak wy, ale ja jestem naprawdę póki co zadowolony, jakby na temat tego od, i o tym, co, co my tak naprawdę tutaj czytamy. Dzieje się sporo, jest wiele rzeczy, jest wiele plotek, jest wiele niepotwierdzonych informacji, chociaż no, no wiele, naprawdę wiele osób potwierdziło to, że na tym Xbox właśnie, store, tam Microsoft Storze widziało to i że pojawiło się to tam i były różne nagrania, także no, nie jest to żaden Photoshop. Także kochani, dochodzą takie rzeczy jak kariera prawnika, kariera nauczyciela, jakieś inżynieria, jest tego naprawdę dużo i ja jestem póki co naprawdę zadowolony. Zważając na to, że w tym roku również też poszedłem na studia, także będziemy mogli sobie to naprawdę bardzo fajnie już, najprawdopodobniej niedługo porównać, już niedługo będziemy mogli się dowiedzieć, kiedy to wszystko się pojawi. Kiedy my jako youtuberzy pewnie będziemy Wam mogli wrzucać filmy. Na razie nie wiemy nic, na razie nawet nie wiemy, czy ten dodatek jest potwierdzony. Tak jak mówię, to póki co wszystko, póki co są plotki, chociaż ja głęboko wierzę w to, że jest to naprawdę dodatek, który nadchodzi już wkrótce i jestem zadowolony. No spójrzcie, ile ciekawych rzeczy może dojść. Ja myślę, że wszyscy studenci zaraz płacą po prostu grać w Simsy i będą torturować po prostu swoich Simów, tak jak, nie wiem, my jesteśmy torturowani wszyscy na studiach. Tak to będzie wyglądało. Jestem oczywiście bardzo, bardzo podekscytowany tym, co może wkrótce nadejść. Mam nadzieję, że wy też. No i oczywiście czekam na Wasze informacje na temat tego, co Wy byście chcieli, żeby oprócz. Tych rzeczy, które zostały przedstawione na artyku w artykule do CIM, doszły do Design 4, żebyście powiedzieli, o co tutaj może chodzić, jak dużo tego może dojść i czego oczywiście wy wyczekujecie. Bardzo liczę na to, że wy się podzielicie ze mną tymi informacjami. Ja jestem oczywiście, jak wiecie, bardzo podekscytowany, bo to jednak to jest dodatek, którego, e, że tak powiem, wy wyczekiwaliście bardzo, bardzo mocno. Tak mi się wydaje, że to był jeden z tych dodatków, które wyczekiwaliście bardzo, bardzo mocno i wiele osób pisało i czekało. Także no teraz, wyobraźcie sobie, macie. Słuchajcie, przeczytałem jeszcze raz wszystko, co zostało właśnie udostępnione. I okazało się, że dojdą rowery. Jest pewna linijka. Eksploruj Bright Chester na rowerze. What the hell! Czy, jeżeli dojdą rowery, to w końcu dostaniemy samochody? Jakby, ja mam nadzieję, że tak. Mamy naprawdę wiele rzeczy, o których tak naprawdę niby wiecie. Wszystko przeczytałem, i nagle okazuje się, że jeszcze jest tego miliony. Mamy maskotki, mamy milionówki, mamy rowery. Jeżdżenie na rowerach. Wow! Mamy studenckie wspólnoty, mamy biblioteki, tak dokładnie. Mamy jakieś szkolne wydarzenia. Wow, kolejna rzecz, niesamowite, ja jestem za, totalnie. Mamy akademiki, wynajmowane, i wynajmowane jakieś takie mieszkania poza kompusem, tak mi się wydaje, choć tu jest napisane, wynajmij pokój w akademiku, lub mieszkaj poza kompusem, także jeszcze dokładnie nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Ale ja i tak jestem na maksa zadowolony. Mam oczywiście tą robotykę, debatę, sztukę, tajemniczy, sekretny klub, wszystko. Po prostu niesamowite. Jest tyle rzeczy, o których tutaj można się dowiedzieć z samego De Sims 4, odkrywając z tego opisu, że wow, ja jestem naprawdę na maksa podjarany. Jak zresztą zapewne słyszycie. I zachęcam Was wszystkich do oglądania dalszych informacji na temat tego, co może się pojawić w najnowszym dodatku. Zachęcam do wchodzenia na stronę .sim, tudzież sim eu, Tam znajdziecie najnowsze informacje. A u mnie pewnie po kilku godzinach z tego powodu, że muszę ten film nagrać, zmontować, wysłać i tak dalej. Także Bogi, co dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że podobało wam się to, co zobaczyliście. Że jesteście równie podekscytowani jak ja. I że zobaczymy już niedługo naszych simów na studiach. Napiszcie komentarze, jak Wam się wszystko podobało. Dajcie znak swojego życia. Do zobaczenia do następnego i cześć!